Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy pieczeń z wątróbką. Mam tutaj 80 deko łopatki, łopatkę pomiele, 10 deko słoniny, 20 deko wątroby wieprzowej, garść zielonej pietruszki, jedno jajko, 2 łyżki kaszy manny, sól, pieprz, majeranek do smaku. I teraz łopatkę zmielę, wątróbkę pokroję w drobną kosteczkę i słoninę również pokroję w drobną kosteczkę. Mięso z łopatki już mam zmielone. Dodaję kaszę mannę, jajko, sól i pieprz. Majeranek. Według uznania, według smaku. Niektórzy lubią, niektórzy nie. I dokładamy pokrojoną słoninę, wątróbkę i zieloną pietruszkę. I masę należy bardzo dokładnie wyrobić. I pieczeń mieloną będziemy piekli 50 minut w 190 stopniach. Tylko masę bardzo dokładnie wyrabiamy. Składniki muszą być połączone. Należy spróbować. Troszeczkę musimy dosolić. I dołożymy pieprzu. I tak przygotowaną masę mięsną wykładamy do formy. Formę z płótna wyłożoną papierem do pieczenia. Wyrównujemy, dociskamy i 50 minut w 190 stopniach. Mielona pieczeń z wątróbką. Tak wygląda mielona pieczeń z wątróbką, która wędruje do piekarnika. Oto wygląda mielona pieczeń z wątróbką. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę, jak również zapraszam na mojego bloga www.przepismamy.pl. Pieczeń pozostawiamy do całkowitego ostudzenia.